Martyna Kotwiła w poprzedni weekend zdobyła 3 medale Mistrzostw Polski w suwałkach. Brąz na 100 metrów, srebro w sztafecie 4x100 metrów i złoto na 200 metrów. Dobry występ w suwałkach zaowocował wylotem na miting prestiżowej diamentowej ligi w Oslo. Radomianka wystartowała na 200 metrów z toru numer 1 i w deszczu poradziła sobie nieco gorzej niż w suwałkach. Dobiegła do mety jako ósma z czasem 23 sekundy 94 setne. Tydzień wcześniej w suwałkach była o sekundę szybsza. Zwyciężyła Norweszka Ida Karstoft z wynikiem 22.73, która pobiła rekord swojego kraju. W tym biegu wystartowała też inna Polka Nikola Chorowska, która zakończyła zmagania na czwartej pozycji z czasem 23 sekundy 22 setne.